Drodzy przyjaciele, z przyjemnością witam Was. Dzisiaj kolejny przekaz od Ojca Absoluta o żywiołach. I teraz dam Wam informację o żywiole ognia. I w tym przekazie będzie bardzo mocna praktyka, jak zharmonizować wszystkie żywioły. Witajcie, moje drogie, ukochane dzieci. Dzisiaj porozmawiamy o mechanizmie energetycznym Twojej interakcji z żywiołem ognia. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jak blisko jesteś związany z tym elementem. Dlatego chcę Ci o tym opowiedzieć bardziej szczegółowo. Co to jest żywioł ognia? Krótko mówiąc, jest to energia Słońca, załamana w przestrzeni i dostosowana do wszystkich żywych istot na Ziemi. I jak każda energia zmienia się w zależności od tego, do którego pola wchodzi, z jakimi wibracjami się styka. Dlaczego człowiek dosłownie się gotuje z wybuchu gniewu, zazdrości, agresji? Tylko dlatego, że w wyniku wybuchów tak silnych negatywnych emocji występuje nierównowaga w żywiole ognia, których cząstka żyje w ciele każdej osoby. Kiedy człowiek jest w spokojnym, harmonijnym stanie, w jego ciele utrzymuje się temperatura, która jest dla niego komfortowa i wygodna, ponieważ wibracje rezonują żywiołem ognia w idealnym stanie przystosowanym do życia na Ziemi. Ciepło, które daje Ci żywioł ognia, jest tak samo ważnym składnikiem życia Twojego ciała, jak woda lub powietrze. Bez ciepła człowiek umiera, ale on również umiera z powodu nadmiernego ciepła. I w jednym i w drugim przypadku to następuje dlatego, że żywioł ognia z tego czy innego powodu traci równowagę, co niesie za sobą niszczycielskie konsekwencje dla człowieka. Ogień w czystej postaci przynosi śmierć człowiekowi. I oczywiście nie pojawia się przypadkiem. Ostatnio anomalne upały na Ziemię i naturalne pożary są głównymi objawami poważnej choroby ludzkości. To ciepło Ziemi wskazuje ludziom, że emitowane przez nich ujemne energie przekroczyły wszelkie dopuszczalne granice, a żywioł ognia zbuntował się, nie mając innego sposobu, aby pokazać ludziom, jak nisko upadli. To oczyszczenie przez ogień ma na celu ożywić w ludziach ich naturalną czystość i duchowość. Rzeczywiście, często zdarza się, że po pożarach, które często doprowadzili do ofiar ludzkich i utraty mienia, wydaje się, że ludzie, którzy to przeżyły, zaczynają inaczej postrzegać życie i patrzeć na niego. Niestety, dopiero po prawdziwych tragediach u ludzi następuje ponowna ocena wartości i na pierwszy plan wychodzi wieczna boskość, która żyje w każdym człowieku, ale którą pochłania trójwymiarowy świat ze swoimi sztucznymi wartościami, obcymi ludzkiej duszy. I widzę, wielu z Was już zdało sobie sprawę, że klęski żywiołowe narastające na Ziemię są niczym innym jak oczyszczeniem Waszej planety, a raczej oczyszczenie ludzkiej świadomości przez żywioły Ziemi, wody, powietrza i ognia. Tak więc te naturalne żywioły starają się pokazać, że jesteście jednością i na ile energetycznie zależycie jeden od drugiego. Uwierzcie mi, moi drodzy, te żywioły nie chcą Was skrzywdzić i zadać Wam cierpienia, ale nikt nie może unieważnić praw Wszechświata. To, co posiejesz, to będziesz zbierać. Naprawdę chcę, moi drodzy, abyście siały tylko miłość i dobro. I wtedy wszystkie naturalne żywioły odpowiedzą Wam tak samo. Ziemia stanie się hojna i żyzna, woda i powietrze czyste i przejrzyste,
a słońce będzie delikatne i czułe. Zawsze pamiętajcie, że tylko miłość i wdzięczność mogą czynić cuda. A teraz chciałbym podsumować wszystko, co zostało powiedziane w moich ostatnich przekazach na temat żywiołów. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, że wszystkie te 5 żywiołów są w każdym z Was i że jesteście z nimi blisko związani nie tylko energetycznie, ale także fizycznie. Właśnie dlatego na ostatnim etapie choroby ludzkości, zwanej dualnością, jej symptomy zaczęły manifestować się na Waszej planecie w postaci buntowniczych, naturalnych żywiołów ziemi, wody, powietrza i ognia. I tylko 5 żywioł miłości może uzdrowić Was wszystkich, rozpuszczając w swojej boskiej uzdrawiającej energii wszystkie negatywy, które nagromadziły się na przestrzeni wieków w ludzkich umysłach, które teraz stawiają ludzkość na krawędzi przetrwania. Teraz dam Wam bardzo mocną praktykę, która pomoże Wam zharmonizować wszystkie elementy natury, które żyją w Waszych ciałach i w Waszym umyśle. Nazwijmy ją energetyczny reset. Przywołaj wszystkich swych niebiańskich pomocników. Wejdź w stan medytacji. Oddychaj głęboko i całkowicie się rozluźnij. Rozluźnij i zrelaksuj się. Z każdym wdechem oczyszcza się Twój umysł. Z każdym wydechem rozluźnia się Twoje ciało. Następnie spróbuj poczuć w sobie wszystkie żywioły na wszystkich poziomach, energetycznym i fizycznym. Żywioł ziemi, a czujesz w swoim ciele jej moc, siłę przyciągania. Możesz dosłownie ją poczuć, zwłaszcza jeśli będziesz wykonywać tę medytację na przyrodzie. Poproś żywioł ziemi, aby wlał w Ciebie całą swoją siłę. I Ty obowiązkowo poczujesz, jak zaczniesz wypełniać się tą mocą przez swoją pierwszą czakrę. Następnie zwróć się do żywioła wody i poczuj jej obecność w swoim ciele. Ona odpowie na Twoją prośbę falami, które pójdą po całym ciele, delikatnie go pieszcząc. Z głębi serca podziękuj jej za życiodajną wilgoć, która daje Ci życie, i poproś ten żywioł o umycie miłością każdej komórki Twojego ciała. Następnie przywołaj żywioł powietrza, które żyje w Twoim ciele. Poczuj go, wdychając głęboko i wydychając część tego pierwiastka, który daje życie Twojemu organizmowi. Podziękuj z głębi swojego serca i poproś, abyś napełnił się sobą równomiernie i harmonijnie.
Następnie przywołaj żywioł ognia i poczuj ciepło rozprzestrzeniające się po Twoim ciele. Poproś ten żywioł, aby był w harmonii z Tobą, zapewniając Twojemu ciału optymalnie komfortową temperaturę. I jak tylko w pełni poczujesz wszystkie cztery żywioły, których części żyją w Twojej przestrzeni energetycznej i w Twoim ciele fizycznym, przywołaj żywioł miłości. Nie spiesz się. Poczuj to w pełni. Poczuj, jak wypełnia Twoje ciało boska energii miłości, jak wypełnia wszystkie Twoje czakry, wszystkie Twoje ciało subtelne. A na szczycie tego stanu poproś ją, aby oczyściła i zharmonizowała ze sobą wszystkie cztery żywioły: ziemię, wody, powietrza i ognia, żyjące w Twojej przestrzeni energetycznej i w Twoim ciele fizycznym. To, co poczujesz, będzie jak mała eksplozja, która niczym fajerwerk wyrwie się z Twojej czakry sercowej, a następnie powoli opadnie, wypełniając całą Twoją istotę błyszczącą złotą energią. Każda komórka Twojego ciała chciwie go wchłonie, rozpoznając najbardziej ukochaną i bliską Tobie energię, z której narodziło się całe życie, nie tylko na Ziemi, ale także w całym Wszechświecie. Poczujcie energetyczne odrodzenie Waszej całej istoty, wszystkich żywiołów przyrody, które teraz żyją w Was w całkowitej harmonii i kompletnej jedności ze swoją duszą, Waszą świadomością i Waszymi ciałami. Staj się boską istotą światła i pozostaniesz takim na zawsze. Pozostańcie w tej medytacji tak długo, jak to możliwe, a wychodząc z niej, na zawsze pozostawcie to nowe dla siebie, a raczej zapomniany stan siebie jako Boga człowieka. Błogosławię Was, moi kochani, i niezmiernie kocham. Ojciec Absolut przemówił do Ciebie. Przyjęła Marta, czytała Irina.